Jak to finansowanie wygląda w Polsce? Zapytaliśmy przedstawiciela Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Tymoteusza Zycha. Polityczny ruch LGBT jest finansowany ze środków publicznych. Jeżeli chodzi o warszawski samorząd, to tutaj mamy dwie podstawowe formy wsparcia. To są zarówno granty i w ramach tych kwot grantowych prezydent Trzaskowski podczas pierwszych 10 miesięcy swojej kadencji do końca września 2019 roku zdążył już przekazać wyższą kwotę organizacjom związanym z ruchem LGBT niż Hanna Gronkiewicz-Waltz przez całe 4 lata swojej ostatniej kadencji. To jest kwota ponad 860 tysięcy złotych. To nie jest jedyna forma wsparcia. Te organizacje korzystają na bardzo preferencyjnych warunkach, zasadniczo odbiegających od stawek rynkowych, z miejskich lokali. Największym beneficjentem tego wsparcia jest Kampania Przeciw Homofobii, która dysponuje dwoma lokalami. Jeden ponad 200-metrowy w samym centrum Warszawy, drugi mający ponad 130 metrów. Bardzo łatwo policzyć osobie, która nie jest ekonomistą, że mówimy o wsparciu o realnej wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie i kilkuset tysięcy złotych w ciągu roku. Ze środków Unii Europejskiej prowadzony jest chociażby program MOVE, program, którego celem jest rozwój, i tutaj dosłownie cytuję, aktywizmu interseksualnego i transpłciowego na terenie Polski. Program obejmuje także przeszkolenie 180 pracowników szkół, co myślę, że ma szczególne znaczenie w kontekście akcji Tęczowy Piątek. Dodatkowym źródłem finansowania polskich organizacji politycznych LGBT są tak zwane fundusze norweskie. W Polsce ich administrowanie w tym zakresie związanym z organizacjami pozarządowymi zostało powierzone Fundacji Batorego, założonej przez George'a Sorosa. I ta fundacja w poprzedniej perspektywie przekazała ogromną, astronomiczną wręcz kwotę 14 milionów złotych na cele związane z aktywizmem skrajnie lewicowym, w tym przede wszystkim na projekty, które są prowadzone przez aktywistów LGBT. Na liście darczyńców kampanii przeciw homofobii znajdziemy także organizacje niemieckie, takie jak chociażby Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, ale również Lesbijską Fundację na Rzecz Sprawiedliwości czy Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek Europa. Pytamy o to, jakie to są kwoty, i mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach te informacje uda się uzyskać i opublikować na ten temat szczegółowe dane.